garnitury marynarki czy eleganckie akcesoria dla mężczyzn. To znajdziesz w asortymencie salonu mody męskiej Red Bull, który mieści się w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Punkt oferuje atrakcyjne ceny na każdą kieszeń. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. Kanalizowanie miejscowości Koliszowy było jednym z głównych projektów poprzedniego wójta gminy Ruda Maleniecka Leszka Kucy. Jego następczyni Jolanta Orman bez wahania kontynuuje te działania, a obecnie budowa nitki jest na poziomie około 60% zaawansowania. Jest to y, zadanie, y, myślę, że bardzo bliskie mieszkańcom Koliszów, ponieważ... Y, od dawna planowaliśmy tą inwestycję. Ona w końcu doszła do skutku. Od czerwca dwóch wykonawców weszło na teren budowy. Zgodnie z umowami inwestycja ta ma się zakończyć do 30 listopada bieżącego roku. W ramach tego zadania jest wykonywana sieć kanalizacyjna o długości ponad 10 kilometrów. Koszt tego zadania łączny, pierwszego i drugiego etapu, wynosi blisko. 9 milionów 300 tysięcy złotych. Wykonawcami zadania są firmy Trak Kop z Miedzianej Góry i Wodgaz z Suchowoli. Ta olbrzymia dla gminy Ruda-Maleniecka inwestycja realizowana jest dzięki dwóm dotacjom. Samorządowcy pozyskali środki z Polskiego Ładu, z programu inwestycji strategicznych, a także dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Zainteresowanie przyłączeniami do sieci jest bardzo duże. Proces się jeszcze nie rozpoczął, ponieważ teraz e, wykonywana jest ta główna e, sieć kanalizacyjna e, i przyłącza. Do studienki, które są usytuowane na poszczególnych posesjach. Natomiast przyłączę od studienki już docelowo do budynków mieszkalnych jest po stronie mieszkańca, ale z tego co wiemy, myślę, że 100% mieszkańców zechce się przyłączyć. Warto dodać, że tak dużego projektu kanalizacyjnego dawno nie było w całym powiecie koneckim. Do tej inwestycji z pewnością będziemy jeszcze powracać.